Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 174. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. A dzisiaj zajmiemy się dobrym gustem i poczuciem estetyki. Jest to temat, który marzył mi się od bardzo dawna. Są to kwestie, które raziły mnie w moim otoczeniu i w naszym kraju od niepamiętnych czasów i bardzo się cieszę, że odkryłam, że nie jestem sama. Co więcej, że mam prawo wyrażać to, że jednak wiele rzeczy otaczających nas w Polsce jest brzydkich i mówić o tym na głos i mieć na to pewne przyzwolenie, bo okazuje się, że o gustach trzeba dyskutować i to, że komuś coś się podoba, nie oznacza, że jest to w dobrym guście i istnieją pewne estetyczne standardy, których my powinniśmy się nauczyć i nie tylko dlatego, że mamy taką fanaberię i jest to coś powierzchownego, ale dlatego, że okazuje się, że w dobrze zaprojektowanym świecie po prostu żyje się lepiej, mamy lepsze samopoczucie i to wpływa na komfort naszego życia. Zrobiłam dosyć długi wstęp, ale muszę Wam przede wszystkim powiedzieć, kto będzie moją gościnią, bo do podcastu po raz kolejny powróciła cudowna Joanna Jurga. Jest to ekspertka wielu, wielu tematów. Przede wszystkim jest projektantką przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem kosmosu. Tak, dobrze usłyszeliście. Asia bada to, jak otoczenie wpływa na osoby w przestrzeni kosmicznej. Mam nadzieję, że przez to, że jestem laikiem, laiczką, to teraz nie powiedziałam czegoś absolutnie ignoranckiego. Niemniej zachęcam Was oczywiście do posłuchania naszych wcześniejszych rozmów, zarówno o tym, w jakich miastach i domach dobrze się żyje, jak i o śmierci i oswajaniu straty oraz żałoby. Natomiast my dzisiaj poruszymy temat gustu, skąd bierze się ta wszechobecna, no niestety powiem to, brzydota i fuszerka w naszym kraju, jak można zbudować poczucie estetyki, czym różni się brak gustu od złego gustu i tak jak powiedziałam wcześniej, dlaczego ten temat jest ważny i trzeba o tym edukować. Także jest to rozmowa bardzo potrzebna i moim zdaniem arcyciekawa. Dodam jeszcze, że podcastu możecie posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie i będzie mi bardzo miło, jeżeli go udostępnicie i zrecenzujecie w zależności od tego, z jakiej platformy korzystacie. Na YouTubie możecie podcasty oglądać, także warto o tym pamiętać. Na Instagramie znajdziecie mnie jako Karolina Sobańska i tam śmiało oznaczajcie i udostępniajcie. Dzięki temu po prostu trafimy z tymi treściami do szerszego grona odbiorców. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Joanną Jurką. Cześć Jurka. Cześć, dzień dobry. Widzimy się po raz kolejny, chyba nagrywamy trzeci odcinek. Chyba. Tak, na pewno. Na pewno trzeci. Bardzo mnie to cieszy, bo ja uwielbiam z Tobą rozmawiać, tak zacznę od małej wazeliny na start. Słuchaj, nauczono mnie i nauczono pewnie wiele innych osób, które nas słuchają, że o gustach się nie dyskutuje. Więc moje pytanie brzmi, co my tu w ogóle robimy? Słuchaj, no porwałaś się z motyką na słońce, chcesz porozmawiać o guście w Polsce i stwierdziłaś, że ja będę świetnym rozmówcą, to super, więc historia jest taka. Polacy twierdzą, że o gustach się nie dyskutuje, tylko wszyscy wszystkim namiętnie obrabiają dupę. Kto był w czym w kościele, kto się jak ubiera do pracy, kto wyszedł niechlujnie ubrany po bułki, kto jak mieszka i tak dalej, więc ta rozmowa o tym, że o gustach się nie dyskutuje, to jest kolejny poziom naszej społecznej schizofrenii, kiedy my coś deklarujemy, czyli w stanie deklaratywnym nie dyskutujemy, a w stanie realnym namiętnie uwielbiamy o tym rozmawiać. I prawda jest taka, że o gustach dyskutujemy, a ja wręcz uważam z punktu widzenia zawodowego, że o gustach trzeba dyskutować, bo jeżeli nie będziemy dyskutować o tym, co jest wartościowe wizualnie, a co nie jest, to no, skończymy w rzeczywistości, jaką mamy w Polsce, o czym rozmawialiśmy w pierwszym naszym podcaście, że no, te realia są daleko rozczarowujące. O. A powiedz mi, czym jest gust z definicji? Czym jest, czym nie jest? Czy to jest to samo, co estetyka?
Oj, to będzie, to Joanna Jurga się przyzna, że się nie przygotowała do takiego pytania. Nie sprawdziłam, jaka jest definicja i etymologia słowa gust i myślę, że to możemy odrobić jako pracę domową. Wyjdzie z tego jakiś ładny post o guście. I na pewno gust nie jest estetyką. W sensie estetyka jest całą dziedziną filozofii odpowiadającą w dużym kontekście za piękno i można skończyć studia w zakresie estetyki i nie mieć gustu. Okay. Żeby była jasność sprawy, więc ja zresztą pamiętam takie moje spostrzeżenie, kiedyś mi się wydawało, że ludzie, którzy na przykład świetnie się ubierają, będą też świetnie mieszkać. Przeżyłam bardzo głębokie rozczarowanie na tym poziomie, bo wydawało mi się, że jeżeli ktoś już ma gust, żeby operować formą na sobie, to będzie też miał gust, żeby operować formą w przestrzeni. I to też, żeby była jasność sprawy. Ja nie uważam, że są... Znaczy uważam, że gust może być różny i w różnym stylu i on może nie być mój, a nadal być dobry. Więc, więc to, że ktoś ubierał się zupełnie inaczej niż jest mój kanon, ale nadal było to zjawiskowe, to wydawało mi się, że też będzie miał zjawiskowy albo chociaż poprawny dom, albo mieszkanie. No niestety to było bardzo myślenie życzeniowe. I rzeczywiście z tym gustem jest tak, że my go w pewnym stopniu wynosimy z domu. Oczywiście zdarzają się samorodki i ludzie, którzy są... Ja czasem to widzę po swoich studentach, że oni przechodzą duży kryzys wyjścia z domu, bo na przykład był nieakceptowany ich gust, ich poczucie piękna, czy poszukiwanie piękna. Ale to są pewne rzeczy, które im przesiąkliśmy i które potem trudno wytrzebić. Mimo tego, że na przykład dzięki oglądactwu, podróżom, edukacji, ten gust się może zmieniać, to tam w zarodku pewne rzeczy prawdopodobnie pozostaną. Miłość do jakichś rodzaju wełny, bo na przykład taką mieliśmy w domu, albo jakieś obicie, albo jakieś zasłony, albo jakiś styl, jeżeli kogoś podziwialiśmy. Więc to jest trochę tak, że to jest czym skorupka, trochę za młodu, tym na starość trąci, chociaż można nad tym pracować, no ale jesteśmy w tej strasznie trudnej sytuacji, że my w ogóle nie mamy wykształcenia estetycznego jako elementu edukacji. Mamy bardzo mało zajęć ze sztuki, z plastyki, z historii sztuki, z historii estetyki. No nasze otoczenie jest w większości brzydkie, więc nawet nie mamy, jeżeli nie jesteśmy tą grupą uprzywilejowaną, która wychowywała się w środowisku piękna, wyjazdów, albumów, sztuki, no to kształtowanie jest niezwykle trudne. No i stąd wynika też to, że bardzo często ten gust u nas no jednak kuleje. Ale po co miałaby nam być ta edukacja? Bo tak sobie myślę, że może to nam nie przeszkadza. Miałam ostatnio taką refleksję, że stwierdziłam, że wnętrze jakiejś restauracji czy nawet kilku obok siebie było dla mnie brzydkie. I pierwsza myśl była, kto tu w ogóle przychodzi? Przecież tutaj na pewno bardzo niekomfortowo się siedzi, ja bym nie wytrzymała w takiej przestrzeni, a zaraz potem złapałam się na tym, że hej, ale to, że ty uważasz, że to nie jest przyjemne otoczenie, w ogóle to będzie bardzo gruba rozkmina, więc szukujcie się. To, że ty uważasz, że to jest brzydkie, niefajne, nie oznacza, że inni tak uważają, może im to nie przeszkadza. Ale potem pojawiła się druga myśl, a może oni są nieświadomi tego, że czują ten dyskomfort i przypisują to, że tak wygląda życie, tak to jest, czasami czuje się dziwnie i nie wiedzą, że może być lepiej, bo za to odpowiada otoczenie. Zdecydowanie ta druga opcja. W sensie bardzo wielu ludzi nie wie, że może być lepiej. Naśladuje rozwiązania z marketów budowlanych, z otoczenia, od sąsiadów, czyli nie szuka źródeł wiedzy, tylko powiela wzorce, bardzo często bardzo złe wzorce. I nie zdaję sobie sprawy, że na przykład w tej restauracji dają super jeść, co prawda światło powoduje, że wychodzę z bólem głowy, ale to jedzenie jest tak dobre, że i tak przyjdę, bo w ogóle nie łączę tego, że ten ból głowy zrzucam na trudny dzień w pracy, a nie na światło albo brak wentylacji. Więc nie ma u nas takiego myślenia zbiorczego, bo znowu nie ma tej edukacji, że możemy wiedzieć, czy to właśnie kwestia światła, wentylacji, ustawienia mebli, czy czegokolwiek innego. To się przez ostatnie miesiące trochę, czy tam te dwa lata trochę zmieniło, bo ludzie osiedli i musieli zacząć się rozglądać wokół siebie i szukać tego słowa komfort. I tu widzę jakieś przebiśniegi, no co nie zmienia faktu, że rzeczywiście bardzo dużo wnętrz jest niedobrych, jest niesłużących, niewspierających, jak to mówi Edward Holt, od społecznych, a nie do społecznych. Czyli zaburzających interakcje, a nie budujących interakcje. I myślę, że restauracje są fajnym przykładem, ale to też fajnie widać, że jak na przykład no coraz więcej nas, Polaków, jeździ. I to jest fajne, że jak wracamy, no to dostrzegamy, że tam było inaczej. I jeszcze nie wiemy, o co chodzi, ale wiemy, że chcemy, żeby było tak ładnie, jak gdzieś tam, gdzie byliśmy. Więc to już świadczy o tym, że zaczynamy łączyć te kropki, że jeżeli gdzieś było ładnie, to nie musi być luksusowe i niedostępne i zarezerwowane tylko na teraz w roku wakacje, na które odkładaliśmy, tylko że to może być element naszego życia, żeby było ładnie. Wtedy są dwie drogi. No większość z nas próbuje to robić samodzielnie,
wychodzi coraz lepiej, raz gorzej. Część odkrywa w sobie talenty, postanawia iść w tą stronę. No, a część ludzi zaczyna szukać i się w tym temacie doktoryzować, jak ja to mówię. Oczywiście pozostają ludzie, którzy są na to znieczuleni, bo nie mają w ogóle rozwiniętych potrzeb w tą stronę. Ubranie ma być po to, żeby chronić przed zimnym albo przed ciepłem. Dom ma być po to, żeby nie padało nam na głowę. I w pierwszej funkcji, w pierwszych potrzebach to jest absolutna podstawa. W sensie po to dzięki temu, że wymyśliliśmy ubranie, byliśmy w stanie posuwać się jako homo sapiens na północ, rozbudowywać się społecznie i tak dalej. W międzyczasie oswoiliśmy ogień, tak jakby to były pewne kroki ewolucyjne. I w tej chwili jest rzesza ludzi, którym to wystarczy. Tak jak ludzie, którzy nie lubią jeść. Gdyby dali im tabletkę to i zaspokojono im głód, to oni byliby content. Ja zacytuję tutaj naszą wspólną koleżankę Eli, która powiedziała, że nie ufa ludziom, którzy nie lubią jeść. Tak, i ja zawsze uważam, że to znaczy, że prawdopodobnie nie jesteśmy skontaktowani ze swoimi potrzebami, tak. Bo nauczono nas życia w dyskomforcie bądź w funkcji przetrwania. I tu pewnie byśmy odesłały dla odmiany do koleżanki niedźwieckiej, już idąc koleżankami i terapiami. No w każdym razie jest tak, że jeżeli jesteśmy nieskontaktowani, to możemy nie mieć potrzeb. Więc jeżeli mówimy, że wystarczy nam płaskie łóżko i suche pomieszczenie i dach nad głową, i jest nam wszystko jedno, jak te meble i jakie kolory i co mamy na sobie, ważne, żeby było nam ciepło, to ja bym powiedziała, że jesteśmy gdzieś w takim moodzie survival, a nie w takim nastroju tego egzystencji, ale świadomej i korzystania z życia, bo to też jest, to wynika z zasobności społeczeństwa, że my możemy zacząć się tymi tematami zajmować, tak? Że wiadomo, że jak jest wojna czy klęska żywiołowa, to my się nie zastanawiamy, czy nasze ściany odpowiednio rezonują z kątem padania światła na naszej szerokości geograficznej. Czyli to, że mamy takie problemy, wynika z rozwoju kultury. Tak. Aczkolwiek te kultury rozwinęły się w różnych miejscach już kilka tysięcy lat temu, no bo o estetyce mówili chociażby Grecy czy Rzymianie, więc to nie jest rocket science, w sensie nie wymyślono tego wczoraj, nie jest to fizyka kwantowa. Więc ewidentnie większość tych ludzi, która nie zwraca na to uwagi, ma po prostu z tym kompletnie nieskontaktowana, co nie zmienia faktu, że na przykład jeżeli idzie w niedzielę do kościoła, to bardzo chętnie oceni nowy płaszcz, nowy garnitur, nowe buty ludzi w rzędzie przed sobą, co też jest bardzo śmieszne. Ale z innej strony, ta książka u Ciebie leży na półce Sapiens Harariego, plotkowanie i wymiana tych informacji i ocenianie jest też budowaniem społeczeństwa. Więc to miało, że nawet jeżeli brakuje w tym estetyki, no to było ważne społecznie, żeby ci ludzie tą wymianę i te wszystkie rzeczy sobie tam uskuteczniali. Więc no było to potrzebne. Myślę, że na tym etapie, na którym jesteśmy, i mam nadzieję, że nie będziemy jako Polacy dożywotnie krajem na dorobku, tylko jednak zaczniemy tą przestrzeń ogarniać, a coraz więcej się o tym mówi, i tą przestrzeń wewnętrzną, i na sobie, i dookoła nas, no coraz więcej będziemy o tej estetyce i potrzebach z nią związanych i gustach rozmawiać. Ja cały czas mówię, że o złych gustach też należy mówić, bo musimy umieć określić, co jest złym gustem. No na dzień dzisiejszy stary hotel Sobieski przy placu Zawiszy w Warszawie jest kurwa złym gustem. I nawet jeżeli jest w każdym podręczniku do historii sztuki jaki przykład postmodernizmu, ja nadal uważam, że to jest w złym guście. Tak jak cały postmodernizm z mojego punktu widzenia, oczywiście mamy tam klasyki, i one wynikały z konwencji lat 90., tego, że nagle otwarto granice dobrobytu i tak dalej, to nadal ten gust w tym okresie był wątpliwy. No tak jak wspomnimy nasze matki czy starsze siostry z rudą trwałą, różową szminką, błękitnym cieniem do powiek, watowanymi ramionami i srebrnymi szpilkami. No to nie było w najlepszym guście. Oczywiście zdarzały się w latach 80. przykłady świetnego stylu, no ale jest to taki moment bardzo trudny estetycznie i wizualnie. Więc jesteśmy w stanie stwierdzić, że pewne rzeczy jako mody, no bo to też idzie za modą, można być w modzie w dobrym guście i wyciągać te rzeczy, które są niezwykle rasowe, no a można odpłynąć w bardzo zły gust. Jak na przykład patrzę na to, jak są wspominane przez Zetkę lata 90., to one są w dużo lepszym guście w tej chwili, niż były jak ja byłam w latach 90. Czyli one są już przefiltrowane przez pewne doświadczenie i rozumienie, są tak samo jak lata 80., że one też nie jest taki pure kitsch, tylko jednak to już jest trochę bardziej osadzone. Więc, ale musimy o tym gadać. Musimy wiedzieć, co było w latach 80., 90. i 2000. Tak samo, czym się różnił styl lat secesyjnych 1905-15, a lata 30. i Art Deco. Bo żeby w ogóle móc rozmawiać o guście i o stylu, musimy mieć
bazowe wykształcenie tego, jak ten styl przez wieki się kształtował, bo styl nie dotyczy tylko dzisiaj czy wczoraj. Styl dotyczy wieków, a właściwie tysiącleci, bo każdy miał swój styl. Tych styli bywało, że były kilka równocześnie. Więc jeżeli mamy o nich rozmawiać, czy one były słuszne, czy niesłuszne, no to trzeba by było znać ich kontekst. Ja na przykład pamiętam, jak zdawałam maturę z historii sztuki, to zdałam sobie sprawę, że to nie jest tylko nauka o obrazach i gzymsach, tylko de facto jest to nauka o całej kulturze, bo to jaki był styl wynikało z tego, jaka była ekonomia, jaka była gospodarka, jaka była nadrzędna religia, jaki był ustrój i tak dalej, i tak dalej. I dopiero na mocy tego można było stworzyć jakiś styl, na przykład narodowy, albo imperialny, albo jakikolwiek inny. Więc tu jest, wiesz, to jest cały zasób wiedzy o człowieku i tym, co jest naszym wytworem, żeby w ogóle móc zacząć taką, wiesz, akademicką rozmowę o stylu. No wiesz, ale pojawia się takie pytanie trochę pod włos na zasadzie, ale jeżeli to się komuś podoba, ten wspomniany hotel Sobieski, to może to jest okej. Okay. Czy twoim zdaniem to jest taki głos ignorancji? Znaczy wiesz, jeżeli się coś komuś podoba, to super, tylko ja bym się zapytała, dlaczego mu się to podoba? Czy mu się to podoba na świadomym poziomie, że on wie, że postmodernizm wynikał z tego, tego i tego i po prostu uważa, że ten przewrót w stronę kiczu, ostrych kolorów i zaburzenia formy jest super, bo był pięknym odbiciem dla stylu międzynarodowego, tak zwanego modernizmu. No ten ogół podoba się wszystkim architektom i jest taki uładzony i bardzo harmonijny. I stwierdzam, świadomie wolę to, bo sama jestem, nie wiem, ekstrawagantką, ekstrawagantem i to odpowiada mojej koncepcji przestrzeni. Czy wynika z tego, że wychowałem się na Alubandim, wiesz, w moim domu były pomarańczowe ściany, blada żarówka, a szczytem elegancji były meble skórzane z klera, obite w kolorze czerwonym. Wow. No, ale są ludzie, dla których to będzie wyznacznik statusu. Jeszcze w latach 90. zestaw mebli ze Szwarzędza. Bardzo bym chciała poznać projektanta. Naprawdę do dziś chylę czoła, że można było tak. Naprawdę były lepsze wzorce. Więc wiesz, tak jakby to jest rozmowa o tym, że jeżeli to Ci sprawia radość i Ci się to podoba, to czy używasz tego świadomie, czy nieświadomie? Jeżeli świadomie, no to super, porozmawiajmy, bądźmy w kontrze, doceniam to. Ale jeżeli nieświadomie, to czy jeżeli pokażę Ci inne wzorce, to czy nadal uznasz, że Sobieski jest najlepszym wzorcem w mieście? Ale co nam to da, wracając do tego mojego pytania o edukację, co nam da ta świadomość estetyki i gustu? W jaki sposób to wpłynie, czy dlaczego to jest potrzebne? Jak możemy wytłumaczyć sobie i innym, że hej, zatrzymanie się przy tym i zapytanie siebie o to i może zmiana swojego podejścia do tego, czy coś jest dla nas ładne, czy brzydkie, zrób to, to wpłynie korzystnie na Twoje życie. Dlaczego? Myślę, że z bardzo wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że po prostu Twoje życie będzie lepsze. W sensie będziesz miał poczucie, że otaczasz się architektonicznie trudniej, ale wnętrzarsko, ubiorowo, przedmiotowo rzeczami, które sprawiają Ci radość, że świadomie je wybrałeś, że one są takie jak Twoja podstawka, ten kubek, ten mikrofon, bo takie wartości estetyczne wybierasz i chcesz się otaczać swoim mniemaniem piękna. Czyli wstajesz rano, otwierasz oczy, myślę, kurczę, lubię tą przestrzeń. Ten obrazek przywieziony skądś tam podnosi mnie na duchu, ta filiżanka po babci przypomina mi herbatę z babcią, wybierz dowolne. Więc na tym poziomie takiego komfortu, wagi przedmiotów, które mam wokół siebie. A też takiej trochę sprawczości. I takiej sprawczości, że mam wpływ na to, co mnie otacza, że jeżeli naprawdę kocham Maroko i chcę mieć te elementy marokańskie, je przytargałem, to że widzę je i się cieszę. Z drugiej strony bardzo często ma to przekładnik taki zrównoważony i ekologiczny, bo jeżeli zaczynam świadomie wybierać obiekty wokół siebie, to znam ich historię, to z czego są zrobione ich pochodzenie, bardzo często wspieram jakichś lokalnych twórców, bardzo często wybieram rzeczy chociażby w ubraniu, jeżeli uwielbiam klasyczny styl Coco Chanel, no to nie kupię garnituru z poliestru, tylko kupię taki z wełny, który prawdopodobnie będzie 10 razy droższy, tylko no, mogli mnie w nim pochować. Tak. Bo uważam, że to jest mój styl i gdyby mieli mnie ubrać w garnitur, to chciałabym taki, amen. I będę o niego dbać też. I będę o niego dbać, bo te rzeczy, wiesz, bo my żyjemy w strasznych czasach fast wszystko, to nie jest tylko fast food, to nie jest tylko fast fashion, ale to jest fast wszystko, gdzie nam się wydaje, że te wszystkie rzeczy są dostępne i my je tak możemy gromadzić i możemy obrastać. I nieważne, czy one mi się znudzą, podobają, ja się nawet nie muszę zastanawiać nad tym, czy to jest w moim stylu, bo to kosztowało tak mało, że jak nie chcę tego, tak, że jak z jutro stwierdzę, że to jednak nie jest mój styl, to pff, nara. I w ogóle nie myślę o tym, kto to wyprodukował, jakim kosztem i co się z tym stanie, jaki będzie cykl życia produktu, jak jednak stwierdzę nara. W momencie, kiedy ja wiem, jaki jest mój styl,
I wiem, i on też oczywiście może ewoluować, ale na dzień dzisiejszy wiem, co mi się podoba, wiem, jaki jest mój styl, w czym się lubię nosić, w czym lubię mieszkać, to te wszystkie wybory stają się bardziej świadome, przez co są po prostu bardziej odpowiedzialne i ja nie obrastam, bo nawet jeżeli się dzisiaj szłam do Ciebie, zachłysnęłam Cię piękną witryną na Oleandrów i zrobiłam jej zdjęcie i miałam tak, wow, ja się mogę tym zachłysnąć, ale ja nie muszę mieć tych wszystkich pojechanych świeczek i tych wszystkich pięknych pierścionków, bo część z nich oczywiście mi się podoba i mogłabym je założyć albo zapalić tą świeczkę, tylko to nie, samo to, że ja mogę nacieszyć nimi oko jest ekstra, bo to ta landrynkowość w ogóle nie jest mojej poezji. Finalnie jakby wyjąć tą landrynkową świeczkę i postawić w mojej przestrzeni, to by było wiadomo, że to nie działa, mimo tego, że w tej witrynie się zachwyciłam, więc zrobiłam sobie zdjęcie i byłam zachwycona tym, że mogę to zabrać ze sobą. Więc to jest też o tym, że ja nie muszę posiadać wszystkiego, że jak jadę na piękne wakacje i nagle zachwycam się, że zostańmy przy Maroku, stylem marokańskim, to ja wiem o tym, że ja mogę przywieźć dzbanek do herbaty, bo jestem herbaciarą i to mi sprawi radość, ale że lampiony, pledy czy dywany, które uwielbiam, kompletnie nie będą ze mną współgrały, więc nie będą się tego potem, nie wiem, komuś chociażby odsprzedawać, bo przytargałam, no i nie wyrzucę, a co z tym zrobić. Więc to jest trochę takie znowu terapeutyczne podejście, że jeżeli ja wiem, kim jestem i wiem, co lubię, to świadomie wybieram, no to produkuję mniej śmieci i moje decyzje są bardziej racjonalne. A nie masz takiego wrażenia, że mamy taką tendencję, właśnie może z tego braku edukacji, że pojedziemy gdzieś, spodoba nam się coś i myślimy sobie, o, też robię tak remont, robię remont w kuchni, ten fiolet będzie na szafkach idealny. Będzie najlepszy. No i to co się wtedy dzieje? Nie? Jak my się no tak inspirujemy, ale bez tej samoświadomości. No i potem powstają gargamele i potem mamy Carringtonów w wszystkich okolicznych jakby to powiedzieć, suburbs, przedmieściach miejskich. Mamy domy w stylu Carringtonów albo domów w stylu Dworku Polskiego, bo też chciałam mieszkać na Mazurach, ale nie mam jaj, żeby się wynieść. I wszystkie inne odmiany wszelkich styli architektonicznych z ostatnich 2000 lat w zależności od zasobności budżetu. No i robią się straszne rzeczy i to wtedy nie działa. W przypadku fioletu, no to rozmawialiśmy o tym w pierwszym odcinku podcastu, że niestety kąt padania światła, temperatura i lokalność przedmiotów ma swoje uzasadnienie. Na ogół, jeżeli to nie wynika stricte, nie wiem, z mojej miłości do Maroka, męża, żony, Marokanki, Marokańczyka i tego, że jestem ściśle związana z tą kulturą, no to będzie to karykaturą. I prawdopodobnie pocieszy nas przez chwilę, a drugiej zimy ten fiolet zrobi się siny, będzie ciemno, będzie smutno, stwierdzimy, oh shit, trzeba szukać lakiernika, albo będziemy z tym żyć i codziennie będziemy wchodzić do kuchni, wiesz, zamykając oczy. I takich przypadków jest cała masa, bo to jest normalne, że w momencie, kiedy mamy małą, niską świadomość o swojej estetyce, a zaczynamy podróżować, co pozwala nam się dokształcać, to się zachłystujemy. Sama miałam moment, że miałam bardzo indyjską sypialnię, byłam drugi raz w Indiach, chciałam się wynieść do Indii i uważałam, że to jest po prostu moje przedłużenie. Wtedy był jedyny sklep na Wale Lubelskim z meblami z Indii i w ogóle wchodziłam tam i przeżywałam orgazm estetyczny, to jeszcze pachniało kadzidłami, no jakbym była w Indiach. I pamiętam swoje pierwsze wypłaty wydałam na łóżko z baldachimem. Potem był problem, żeby się z nim gdzieś przenieść. Ale więc przez to też trzeba wiedzieć, to jest też ludzkie, w sensie myśmy wszyscy tam byli. I to było okej i uważam, że po to jest też ten okres wczesnej dorosłości, kiedy można macać. Nie wszyscy z nas mieli przywilej od dziecka jeżdżenia po świecie i czytania mądrych książek i obcowania ze sztuką, więc te pomyłki, potknięcia to też nie jest po to, żeby się potem linczować, że wiesz, że wyrzuciłam 3 pary spodni nietrafionych, no bo to też nam się wszystkim się to zdarzyło i też do tej pory kupujemy rzeczy, które nie są trafione, ale już z innym poziomem świadomości, więc nie piętnujmy się za to, że nam nie wyjdzie, po prostu znajmy lakiernika i przelakierujmy fronty. A tutaj informacja, często lakiernicy samochodowi też mogą coś przelakierować, a ich jest więcej, jak wstukamy w internet w okolicy. Ale po pierwsze nie bójmy się próbować, bo ja też nie chciałabym być, wiesz, tą taką złą jędzą, taką panią profesor, jak to kiedyś były, co w rękawie nosili trzcinki i walili uczniów po łapach. Tam mówi, nie, tylko klasyka, nu. Nie, to jest zupełnie o czym innym. Poznajmy siebie, próbujmy, aranżujmy rzeczy, tylko weźmy filtr przez siebie. Naprawdę to nie jest tak, że nie można połączyć, nie wiem, Skandynawii, zostanę przy tym Maroku, z Marokiem, bo jeżeli to mi siedzi i ja to lubię i mam duszę północno-południową, to why not? Tylko znowu niech to będzie w zgodzie ze mnie
I poszukajmy tego w takiej formie, że nawet w tej naszej ciemnej Polsce zimą usiądę i powiem, Boże, ten żyranol z Maroka to po prostu moje słoneczko, nie? No właśnie, nam też nie chodzi o to chyba w tej rozmowie, żeby tak piętnować tą naszą, to nasze polskie poczucie estetyki, a raczej brak, tylko warto złapać ten kontekst historyczny tak, Polski, znaczy ja zawsze i się trochę tak rozgrzeszyć, tak. Więc zastanawiam się, czy no na pewno to wszystko, co się działo w Polsce na przestrzeni wręcz stuleci ukształtowało nas i tym samym nasze poczucie estetyki czy nasz gust. Natomiast czy to jest tak, że my mamy prawo zwalać większość na PRL? Bo chyba na tym to się, do tego to się sprowadza zazwyczaj. Znaczy nie, PRL nam wszystko zepsuł. Nie zgadzam się. Bardzo dobrze, miałam nadzieję, że tak powiem. Nie zgadzam się z wielu powodów. Po pierwsze, jak zobaczysz, jaki jest hype na meble z PRL-u, te w większości były świetnie zaprojektowane, tak. Mieliśmy limit miejsca, wszystko było w tabelkach, jakiej wielkości może być kubatura mieszkania. Naprawdę ci projektanci z Ładu, czy z innych, tak, czy z grupy Ład, czy z IWP, z Instytutu Wzornictwa, odwalili gigantyczną pracę, żeby te domy wyglądały. Większość tych mebli na aukcjach kosztuje teraz naprawdę niezłe pieniądze. Mamy klasyczne, kultowe meble, chociażby jak fotele Hierowskiego czy Modzeleskiego i tam są naprawdę perły. I to nie jest tak, i chociażby patrząc na nasze gigantyczne blokowiska, które miały być nomen omen architekturą na 30 lat, a zostaną z nami jeszcze co najmniej drugie 50. One, jak spojrzycie na zdjęcia, sprawdzicie dokumentację, one miały biało-szare elewacje. Naprawdę to wyglądało zupełnie inaczej. Mieszkania były oddane w standardzie z wyposażoną kuchnią, łazienką i podłogą. I podłoga była z tego drewna. Okej, w kuchni była linoleum, ale w sypialniach była klepka, coś, co się w tej chwili nie mieści deweloperom w głowie. Więc ja bym była bardzo ostrożna, niech pierwszy rzuci kamieniem, z ocenianiem, że te rzeczy były złe. Jak spojrzymy na architekturę szkoły tak zwanych tysiąclatek, budowanych na tysiąclecie Polski pod koniec lat 60., na początku lat 70., to była architektura bardzo preedukacyjna, gdzie każda sala biologiczno-chemiczna miała za przeciwnie kurwa laboratorium i dzieci uczyły się na eksperymentach, a nie na wyświetlanych rzeczach na iPadach, więc no ja tak jakby nie wierzę, że można pokochać chemię nie widząc, jak rzeczy parują, dzieją, błyskają i się wymieniają i cząstki się łączą, więc jestem ostatnią osobą, która będzie mówić, że PRL to tylko chwasty i wodorosty. Absolutnie nie i też nie wizualnie. Oczywiście byliśmy krajem niedoborów i kolor sraczkowy dominował w przestrzeni, ale z drugiej strony to, co zrobiliśmy z tą architekturą w wolnej Polsce, no to zakrawa o pomstę. Bo że gdybyśmy wrócili do założeń tego, jak te budynki były tynkowane, gdybyśmy byli w szacunku do lastriko, przecież większość bloków była wykończona przepięknym szarym lastriku, który teraz pokrywamy najtańszymi płytkami z marketów budowlanych, twierdząc, że tak jest lepiej. Bardzo wiele bloków miało drewniane drzwi, no to wymieniliśmy je na straszne PCV w kolorach wszystkie odmiany sraczkowego, więc to nie jest tak, w sensie ja rozumiem to pokolenie, które twierdziło, że wszystko było szare, zresztą byłam na kilku takich zebraniach wspólnot, które miały zadecydować o nowych elewacjach i moja propozycja spojrzenia historycznego kończyło się z tym, że ja z tego nie pamiętam, bo to było takie szare i wszystko było szare i było tak strasznie i że wszystko teraz musi być kolorowe. I wychodzę z założenia, że to nie jest okej, w sensie po pierwsze z szacunkiem do historii. Te wszystkie, i to znowu wracamy do tego, że jeżeli znasz kontekst ekonomiczny, gospodarczy, historyczny, to inaczej na to patrzysz. Tam naprawdę odpowiadali za to wykształceni ludzie. Te meble były w większości w skali do mieszkań, były genialne. Oni na ostatnie porządne badania ergonomii i ruchów człowieka w przestrzeni to jest PRL. Nikt potem tego nie zrobił, więc albo zrobiono to tak, że to nie jest dostępne w tak szerokim obrysie. Więc nie uważam, że te rzeczy były tylko złe, patrząc zresztą na to, jak one wracają i jak bardzo szukamy tych mebli. I to jest piękne. W sensie ja też widzę, wiesz, w tym podejściu do szkła, do ceramiki, jak doceniamy z powrotem czy Wałbrzych, czy Ćmielów, więc tu jest kupa dobrej roboty, jest bardzo dużo dobrego wzornictwa, no tylko znowu trzeba wiedzieć, gdzie szukać, no bo było to rzeczywiście dużo tandety, bo byliśmy krajem niedoborów, a nagle, wiesz, no większość narodu została bez dachu nad głową, więc to nie jest rozmowa o tym, jak, tylko czy w ogóle przeżyć. To samo też dotyczy kamienic chociażby w Warszawie. Kamienice były w lepszym stanie zachowane do pierestrojki niż to, co się z nimi stało po pierestrojce, więc
ja nie jestem pierwsza do rzucania kamieniem w wizualny PRL. Tam było dużo naprawdę wartościowych rzeczy i WP, Instytut Wzornictwa, z którym w tej chwili współpracuję, od roku dość ładnie na social mediach pokazuje stare, archaiczne projekty i tam naprawdę można zobaczyć, jak dużo dobra się działo. I oczywiście w wielu tematach było bardzo trudno, ale w tym temacie dawaliśmy radę. Ale w kontekście kształtowania się poczucia estetyki, ty byś wskazała ten czas ostatnich 30 lat jako ten moment, kiedy my po prostu to zepsuliśmy? Wiesz co, ja myślę, że tu się nałożyło bardzo dużo rzeczy. Nałożyła się trzecia RP, która w ogóle nie miała na pierwszy... Byśmy się zachłysnęli wzorcami z zachodu, nie do końca umiejąc je obsłużyć. Brakowało takich wzorów i ideałów, no bo wszyscy budowali stolice po II wojnie światowej. Przetrwało trochę osób, które miały wiedzę o architekturze, estetyce, wojnę, no ale realnie tej inteligencji bądź tych ludzi, którzy mogli nieść ten kagańek oświaty, było realnie niewiele, więc walczyliśmy tym, co mieliśmy, ucząc się ze źródeł, jakie przetrwały bądź jakie mogły przekroczyć nasze granice. I na to wszystko doszliśmy do momentu pierestrojki, kiedy się zachłysnęliśmy wszystkim, nie umiejąc ocenić, co jest dobre, a co jest złe. No bo też nie było dyskusji społecznej. Dyskusja była o gospodarce, a nie o tym, jak tynkować budynki. Więc zabrakło jakiegoś... Do tej pory tej rozmowy nie ma. W sensie ona jest gdzieś tam w kuluarach akademickich i w biurach projektowych, ale to nie jest coś, o czym rozmawiamy społecznie. No ale my jesteśmy jakimś bablem, nie? Który to interesuje. Wystarczy spojrzeć na polską deweloperkę, jakiej ona jest jakości. I można mieć dużo wątpliwości, czy rzeczywiście robimy rzeczy w tym momencie dla ludzi, czy one są tak dużo teoretycznie lepsze niż architektura wielkiej płyty robiona po wojnie w komunie. Więc ja nie chcę, wiesz, jestem ostatnia, żeby wskazywać winnych. Ja myślę, że to jest bardzo długi proces, bo wiesz, tu jest jeszcze proces tego, że Polska czym jest Polska? W jakich miejscach Polska była geograficznie? Polska nigdy nie leżała tak na zachodzie. Jaka była mieszanina etniczno-kulturowa drugiej RP? Wiesz, mamy taki głos narodowy o tym, żeby mówić, jaka ta druga RP trwająca 20 lat była niesamowita, ale to był kraj, który wszędzie łatał dziury tak naprawdę nieustającego skrzyżowania kultur na każdym rogu, o czym się w ogóle nie pamięta. Myśmy przez wydarzenia historyczne i w II wojnie światowej w ogóle wymazali bardzo dużą część naszej różnorodności etnicznej, z czego nie czerpaliśmy przez cały okres powojenny. Właściwie nie czerpiemy do dziś dnia. Więc wiesz, szukać winnych to moglibyśmy mniej więcej od rozbiorów. I tak byśmy se szukali winnych, a przynajmniej... A finalnie byłoby u nas brzydko. A finalnie jest u nas brzydko i Sarmaci też nie byli najlepsi, bo oczywiście były Żupany i Dwory Polskie, ale one też wynikały z pewnych kompleksów, bo myśmy zawsze byli krajem na skrzyżowaniu kultur. Mieliśmy Ruś, mieliśmy Turków, mieliśmy z jednej strony ogromne wpływy wschodnie, no a z drugiej strony za najwyższą kulturę uznawaliśmy Paryż. No i i którędy. Więc jest taki... Myślę, że trzeba też spojrzeć na siebie z dużą czułością. Ja uwielbiam to doświadczenie, gdzie można genetycznie się sprawdza, jaką jesteś mieszanką, w sensie jakie masz pochodzenia etniczne, bo jak ludzie to robią, to sobie zdają sprawę, jak wiele rzeczy miało na nich wpływ i wtedy czasami dają sobie też zgodę na inne wzorce kulturowe, nawet jeżeli nasz kraj jest bardzo homogeniczny, estetycznie, kulturowo, religijnie. Więc ja uważam, że każdy z nas jest jakąś mieszanką i znowu wiedząc to o sobie też pozwalamy sobie na spróbowanie, wiesz, kupienie tego perskiego dywanu, czy pójście zupełnie, czy pójście w kratki angielskie, ale taki chęć też eksplorowania innych estetyk i szukania znowu w tym siebie, ale myślę, że to jest, Niedźwiecka bardzo ładnie powiedziała w odcinku o rodzicach, że nasz ból do rodziców odnosi się do tego, jacy rodzice byli, jak myśmy byli dziećmi, a nie jacy są teraz, i żeby ich nie besztać za to, że nas źle wychowali, jak wszyscy jesteśmy już dorośli albo jesteśmy starymi ludźmi. Myślę, że podobnie jest z tą edukacją. Okej, nie dostaliśmy jej, okej, mamy bardzo trudną historię za sobą, ale to nie o to chodzi, żeby teraz wyciągać winnych i strzelać w tył głowy, kto popełnił, wiesz, największą zbrodnię estetyczną w historii pierwszej, drugiej i trzeciej Rzeczpospolitej, tylko żeby stanąć i powiedzieć, słuchajcie,
mamy takie możliwości, takie są wzorce na świecie, tak wygląda historia sztuki Europy i też musimy podjąć dużą decyzję, gdzie kończy się, a gdzie zaczyna się Europa i kogo uznajemy. Mieliśmy bardzo wymieszane środowisko w Polsce przez lata. Nigdy nie leżeliśmy tak na zachodzie. Sprawdźmy i zobaczmy, jak się z tym mamy, nie? Tylko to jest pewien społeczny dyskurs, który jest nam bardzo potrzebny. Tak. Który na ten moment jest niemożliwy i dzieje się znowu w jakichś kuluarach, ale jest też o tym, że czym bardziej będziemy tego świadomi, tym myślę też lepiej będziemy obcować z samymi sobą. Ale to jest też taka trochę nasza narodowa forma prokrastynacji, nie? Że my szukamy zawsze, co spowodowało, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, zamiast się zastanowić, co możemy z tym zrobić, żeby nam realnie było lepiej. I też taka druga rzecz, też powiem Ci szczerze, że rozmawiam z ludźmi tutaj na przeróżne tematy, one są gdzieś tam równoległe i też mam wrażenie, że wnioski, do których dochodzimy, czy to będzie, wiesz, kwestia jedzenia, psychologii, czy mieszkania, czy cokolwiek innego, czy zdrowia, czy ekologii, no jest tego bardzo dużo, one są bardzo podobne. I wydaje mi się, że niestety mamy znowu taką sytuację, że tak też słuchając Ciebie, wydaje mi się, że te decyzje o tym, jak ma wyglądać zabudowanie miasta, czy jak mają wyglądać konkretne przestrzenie, powinny być wykonywane, wydawane odgórnie. Powinna być jakaś, nie wiem, jakaś instytucja, jakieś osoby, doradcy, którzy mogą konsultować takie decyzje, a finalnie my jesteśmy z tym zostawieni sami. No i dlatego pojawiają się takie kwiatki. Więc czy to jest wina pana Marka, że wybudował brzydki budynek na środku Warszawy? No nie, no bo jemu nikt nie pomógł, bo nie ma żadnej instytucji, która go weźmie za rękę. Znaczy gorzej, te instytucje są, ale nie spełniają swojej roli. Okay. My jesteśmy bardzo biurokratycznym krajem i dostanie pozwolenia na budowę jest niezwykle upierdliwym procesem. Ale tu ja ostatnio przez rok przechodziłam pozwolenie, czekając na proces dostawania pozwolenia na budowę w okręgu konserwatorskim i to z jaką indolencją spotkałam się po drugiej stronie w urzędzie. Poziom niekompetencji był taki, że ja wychodziłam z każdego spotkania, nawet nie zbierając szczękę z podłogi i widziałam wyraźny ból osób po drugiej stronie, że robię coś w miejscu, na które one możliwe, że nie będą miały możliwości. Okay. Więc ten poziom zawiści, poziom taki w ogóle utrudnię pani życie, bo mogę. Mm. I to nie jest rozmowa na poziomie merytorycznym. Nie rozmawiałyśmy o tym... O rozwiązaniach, nie rozmawialiśmy o możliwościach, nie rozmawialiśmy o historii architektury. Rozmowa toczyła się na podstawie stwierdzenia nie, bo nie. Mhm. Albo słyszę od urzędnika, który zajmuje się architekturą, że mu się to nie podoba, więc nie. I teraz pytanie, czy jakie wykształcenie ma ten urzędnik i czy stwierdzenie nie, bo nie jest merytoryczną odpowiedzią? Bo ja rozumiem, że gdyby ona się powołała na przepisy... Tak. Gdyby ta osoba powiedziała mi, że historycznie nie ma takiej opcji i tak dalej, to ja bym... Tu mamy pole do rozmowy. Mhm. Jesteśmy w stanie sięgnąć do akt, jesteśmy w stanie bardzo wiele rzeczy odtworzyć, mimo tego, że Archiwum Warszawskie spłonęło, jest dokumentacja. A jeżeli odpowiedź po drugiej stronie nie, bo nie, bo mogę, no to jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. I ta nasza biurokratyczność wokół zarządzania przestrzenią jest gigantyczna. Do tego pamiętajmy o tym, że nierównowaga między możliwościami finansowymi na przykład deweloperów, a osób w urzędzie też jest gigantyczna. Jakbym zapytała się moich studentów, który z nich chciałby pracować dla miasta i dbać o wizualność tego miasta kontra, nie wiem, pracować w studiu projektowym w Kopenhadze, no to musiałabym poszukać ze świeczką, podejrzewam. Więc odczarowanie i poprawienie tego systemu, bo przepisy są nawet plany zagospodarowania terenu, o które architekci sami walczyli, żeby te miasta lepiej wyglądały, tylko ich rozumienie i egzekwowanie jest niezwykle trudne. Do tego wszystkiego bardzo często w Polsce jest taka sytuacja, że jeżeli ten przepis istnieje, on nawet ma sens z punktu widzenia urbanisty czy architekta, przychodzi pan Kowalski i mówi, ale mi się to nie podoba i ja chcę tak. Dlaczego prawo ma mi zabraniać zrobienia tak, jak ja chcę na mojej ziemi? I wtedy konstytucja jest po jego stronie, bo on to robi na swojej ziemi. Więc to jest bardzo trudny miks, po pierwsze naszych cech narodowych, bo na przykład Niemcy czy Szwajcarzy, jak dostają przepis, to dostali przepis i się z nim nie dyskutuje, bo to jest prawo wyższe, to jest przepis. A my też ze względu znowu historycznych jesteśmy kombinatorami. I jak dostajemy przepis, to się zastanawiamy, a którędy można go właściwie obejść. I to jest bardzo trudne, w sensie ja naprawdę widzę zmagania architektów, urbanistów, pracowników naukowych, dydaktycznych,
którzy bardzo by chcieli, żeby to wyglądało inaczej. No wiesz, planów zagospodarowania placu defilad od pierestrojki było kilka, jak nie kilkanaście. A my się cały czas, o, ja najbardziej kocham ten z Central Parkiem, ale no ten, to się chyba nie ześci, ale, ale wiesz, takiego zderzenia, przejścia przez interesy wszystkich, a do tego wszystkiego gigantyczny problem z własnością. Czym jest własność, co można robić na swojej ziemi, niezałatwionej sprawy gruntów i własności w takim mieście jak Warszawa, tak naznaczonym historią, więc... Tu nie ma prostych odpowiedzi. I oczywiście fantastycznie byłoby wprowadzić oświeconą dyktaturę, podkreślam słowo oświeconą, która by zarządziła A, B, C, D, dbamy o przestrzeń, tak jak Haussmann wjechał do Paryża, tak? Haussmann wyburzył 1/3 Paryża po to, żeby poszerzyć ulice, doprowadzić wodę, doprowadzić prąd i zlikwidować prawdopodobnie z naszej perspektywy przepiękne gotyckie przestrzenie, ale które były niemożliwe do uzdatnienia do życia w XIX wieku. Więc... No trochę potrzebujemy takiego Haussmanna, tak? Który by wszedł i tą naszą przestrzeń powiedział, tak jest okej, tak jest nie okej. Ale w tym momencie znalazłaby się ogromna ilość osób, która by powiedziała, panie Haussmann, ale ja mam pieniądze, mi się tak podoba, czemu to jest nie okej? No i wiesz, tak jakby jesteśmy też, jako środowiska zachodnie, jesteśmy, mamy takie poczucie indywidualności, że chcemy też, żeby, szczególnie jeżeli mamy zasoby, że chcemy, żeby nasze było na górze. No i znowu pytanie, czy pan Iksiński, który ma ogromne zaplecze finansowe, ale nie ma gustu, chce, żeby jego było na górze, to ja ci gwarantuję, że jego będzie na górze. Oczywiście, że u nas mamy taki odwieczny walkę o władzę, o to, kto jest ważniejszy. Tak. Z drugiej strony też w tym, co mówisz, wybrzmiewa taki zwykły brak życzliwości do drugiego człowieka. I myślę, że takie też narodowe poczucie niezasługiwania na to, żeby nam się żyło dobrze. Że gdybyśmy wszyscy mieli w interesie to, żeby nam było przyjemnie razem, no to byłoby fantastycznie, ale też musielibyśmy uwierzyć w to, że my naprawdę zasłużyliśmy na to, żeby było fajnie, znaczy my, żeby było przyjemnie. Żeby było przyjemnie, ale też wiesz, ktoś musi stanąć na barykadach i powiedzieć, szanowni państwo, myśmy już zasłużyli na to, żeby było dobrze i wziąć na plecy to poniesienie tego sztandaru, żeby było lepiej. I zdarzają się takie osoby, zdarzają się aktywiści miejscy, którzy odwalają masę dobrej pracy, ale to jest znowu, wiesz, jakieś wąskie zaplecze. Ja, tak jak odnośnie jedzenia, mody i wielu innych rzeczy, uważam, że to powinno wynikać z legislacji. Ludzie powinni mieć dostęp do światła, ludzie powinni mieć dostęp do drzew, place zabaw nie powinny być ogrodzone murem na kłódkę, osiedla nie powinny być grodzone. Powinniśmy mieć dostęp do tworzenia wymiany nie tylko międzysąsiedzkiej, ale też międzygeneracyjnej. I to powinno być zagwarantowane prawnie, no za co myślę, że nie jedna osoba powiesiłaby mnie na słupie telegraficznym. No bo dlaczego jego apartamentowiec ma nie mieć płotu? On się wtedy czuje bezpiecznie. Tak, ale właśnie dlatego też podałam ten przykład wcześniej, bo to jest super, że w nas się rodzi ta potrzeba działania, no nie? W nas, w społeczeństwie. Tak. Okej, nie mamy tego odgórnie, więc my teraz wychodzimy na ulicę, tylko mam wrażenie, że my też wywieramy na sobie za dużą presję, tak na przykład w tematach ekologicznych, nie? Jakby my musimy się przepychać, żeby nasz biznes był ekologiczny, to się nie będzie opłacało, to będzie po prostu droższe, jeszcze zapłacimy jakąś karę, będziemy musieli się wykłócać o jakieś konkretne rozwiązania. Dokładnie. I finalnie myślisz sobie, hej, ktoś sprawił, że ja wierzę, że to, że butelki są plastikowe w sklepach, jest jakąś moją winą, bo ja to kupuję. Czy tam mój sąsiad to kupuje. No tak, ale dokładnie tak samo jest, jak idziesz do Wydziału Architektury, że chcesz odtworzyć jakąś tkankę, zachowując, nie wiem, linię pierzei, a pani w urzędzie ci mówi nie, bo nie. I powoduje, że ty jesteś winna, że chcesz poświęcić swój czas i swoje pieniądze, żeby w przypadku na przykład obiektu historycznego przywrócić go do jakiejś jakości. I to są, mieszkałam w Gdańsku, mieszkałam w przecudownej kamienicy z fantastycznymi ludźmi i rozmawialiśmy kiedyś z moim sąsiadem, też artystą, o tym, że chcemy odmalować klatkę schodową, no, która była w stanie agonalnym. I dostaliśmy wytyczne z Wydziału Architektury na kolor sraczkowaty i biały. Umówmy się, że oba te kolory przychodziły z PRL-u, no wtedy tak malowano większość klatek schodowych, nawet w kamienicach z XVIII i XIX wieku. No i wynikało stąd, że przyszedł jakiś urzędnik, zdrapał jedną warstwę farby, zobaczył, że tam jest sraczkowaty i powiedział, że wszystko ma być w tym kolorze. Nie odgrzebał pięciu kolejnych, no bo umówmy się, że od 1906, no to tam tych warstw farby było ileś.
I myśmy mieli własną rozmowę o tym, że chcielibyśmy odtworzyć albo British Green, tą butelkową zieleń, albo jakiś taki kolor bardziej charakterystyczny dla Gdańska, jak na przykład ciemno-niebieski, i będziemy musieli to zrobić wbrew przepisom, bo mogą nałożyć na nas karę, że nie zgodziliśmy się z wytycznymi, które po prostu nie były okej. I to dawało nam super poczucie winy, bo wiedzieliśmy, że jeżeli podejmiemy tą decyzję w imieniu wspólnoty, no to wszyscy możemy ponieść tego konsekwencje, tylko dlatego, że chcieliśmy zadbać o swój komfort estetyczny. I takich historii moglibyśmy mnożyć. Ja oczywiście bardzo wierzę w to, że tak jak przychodzą zmiany w urzędach, i ja już nie dostaję zawału, jak dostaję list urzędu skarbowego, dostaję tylko palpitacji serca, bo nawet ostatnio rozmawiałam tam z miłą panią, tak też w różnych innych miejscach ta zmiana powoli się dzieje i że coraz więcej decyzji też wynikających z naszych potrzeb i naszego wychodzenia na te sztandary będzie brana pod uwagę, no ale każdy proces, któremu podlega kilka milionów ludzi, a Warszawa ma ze dwa, jak nie więcej, nieoficjalnie, wymagają czasu i są kurewsko powolne. I tego nie przeskoczymy. Tak, ale też mam wrażenie, że dochodzimy do tego, że Polska potrzebuje takiej wielkiej narodowej terapii na wielu płaszczyznach, ale abstrahując od tego, już skupiając się też stricte na tej naszej edukacji estetycznej, czy masz taką swoją wizję, jak to mogłoby wyglądać? Jak realnie można by wprowadzać te wartości do naszych głów, nie wiem, od najmłodszych lat? Ja co prawda tłukę moim studentom, żebyśmy się nie bawili w syndrom Boga, więc nie chciałabym teraz wyjść na osobę z syndromem Boga, która ma wizję na wszystko i będzie naprawiać rzeczywistość. Aczkolwiek, ja bym bardzo chciała zapewnić pewne podstawowe, zaczęłabym od tego, że przestrzenie mieszkalne mogą to być stare przestrzenie magazynowe. Czyli tak jak jest na całym świecie, odzyskujemy pustostany i oddajemy je ludziom. I oczywiście w mądry sposób doprowadzamy i zwiększamy ilość toalet, izolację tego budynku, ale uważam, że nie mamy w Polsku loftów z prawdziwego zdarzenia, bo to w Polsce nie jest zgodne z prawem, żeby te lofty robić. Absolutnie zazieleniamy wszystko, zrywamy wszystkie możliwe betony, wprowadzamy wertykalne ogrody i po prostu jedziemy akcją zieleń. I nie interesuje mnie milion drzew dla Warszawy, które w połowie są uschnięte, bo wczoraj zwróciłam na to uwagę, jak jechałam przez miasto. My tak coś zrobimy. Super, ale marketingowo brzmiało świetnie. I nie są, wiesz, bo wsadzimy milion drzew. Ja się zastanawiam, czy tam był jakiś architekt zieleni, który zastanowił się, jak skomponować klomby. Jak stworzyć z tego jakąś architekturę przestrzeni. Nie, że sadzimy prostą linią, bo też już wiemy, jest taka mądra książka, na przykład Sekretne życie drzew, z której już wiemy, że tak powiem, rośliny w tym drzewa są stadne i one muszą w jakimś układzie, bo one się sobie przekazują informacje i że jak są same, to mogą nie chcieć rosnąć. Hello, XXI wiek, ta książka jest do kupienia. Czekaj, zagadaj kogoś na ulicy o świadomości drzew. Tak, myślę, że skończę szybko w tym takim kaftaniku z związanymi rączkami i jednak stwierdzą, że jestem niepoczytana, ale idąc dalej moim idealizmem, sadzimy i obsadzamy. I to naprawdę w rozsądny sposób robimy ławki i toalety miejskie. W sensie wjeżdżamy ławkami, żeby moja babcia idąc po zakupy miała gdzie usiąść i żeby moja koleżanka w ciąży miała gdzie usiąść i żeby zakochani mieli się kurwa gdzie całować. Więc Żeby Karo mogła zrobić siku, żeby nie było tak, że ławki są super designerskie z betonu albo z granitu i zimą nie ma się na nich usiąść i nie mają podparcia i nie mają podłokietników i jak ktoś na niej usiądzie, a ma ponad 75 lat, to już z niej nie wstanie, więc robimy humanitarne ławki dla ludzi, bo ludzie się przemieszczają na nogach, bo podobno chcemy, żeby chodzili, a nie jeździli samochodami, więc dajmy im ławki. Wprowadzamy sieć toalet miejskich, bo tak ludzie robią siku, to straszne, robią też kupę, więc fajnie, bo gdyby mieli gdzie je zrobić, a nie robić to na wszelkich załamaniach, elewacji, krzakach. Albo mieć potem problemy z różnymi narządami. Dami, dokładnie tak, więc i robimy sobie już tyle piękną, w Warszawie jest już kilka pięknych toalet, takich naprawdę bardzo ładnie kapsułowo zaprojektowanych, ale robimy je nie tak, że jak jadę przez Warszawę i bardzo chcę mi się siku, to muszę szukać stacji benzynowej, tylko wiem, że te toalety istnieją. Więc to od tej strony typowo user experience. Następny krok jest taki, że zaglądamy do historii budynków i osiedli i sprawdzamy, jak architekci zaplanowali te budynki i jeżeli one były białe, to niech one
kurwa, będą białe, no. I robimy to też tak, że jeżeli ocieplamy budynek, to nie robimy z niego termosu, który gnije, tylko podchodzimy do tego z rozsądkiem, bo ta dyktatura styropianu jest straszna. Styropian też nie jest najbardziej ekologicznym materiałem pod słońcem. Jeżeli mamy gdzieś piękne lastrikowe elementy, mozaiki, nie skuwamy, tylko zachowujemy, bo nasza świadomość historyczna, nawet jeżeli ta historia jest dla nas trudna, buduje naszą mądrość i siłę na przyszłość. Więc odrabiamy dużą lekcję z historii miasta i z historii architektury i uczymy o tym, że Nowe Aleje Jerozolimskie, czyli Nowa Jerozolima, była ulicą, na której mieszkali również Żydzi, tak, byli częścią miasta i nie idziemy w teorię, że antysemityzm czy cokolwiek innego jest wyssany w Polsce znakiem matki, tylko przyjmujemy, że ludzie są różni i tacy też mieszkali w naszych miastach i zapraszamy ich, żeby nadal chcieli z nami mieszkać i żeby można było spróbować i pysznej kawy z jednego końca świata i dolmy z drugiego końca świata i pójść gdzieś na hummus, bo na tym polega potęga różnorodności. Więc tworzymy rozwiązania przyjazne osobom niepełnosprawnym i wracamy do konceptu, że wszyscy architekci i urbaniści spędzają minimum tydzień na wózku w trakcie swoich studiów, żeby zobaczyć, jak fajnie jest w Warszawie, a drugi tydzień z wózkiem pchając dziecko przed sobą, nawet jeżeli to jest fantom i lalka w środku. I sprawdzamy, co to znaczy poruszać się po swoim mieście na wózku bądź z wózkiem. No i odrabiamy dużą lekcję tego, że miasto jest dla ludzi. Nie dla dla samochodów też i oczywiście one zawsze będą, tak jak będą motocykle, autobusy i tak dalej, ale zaczynamy odrabiać te lekcje mądrze. I wiadomo jest, że ludzie w Śródmieściu też muszą mieć gdzie parkować i że tych miejsc jest za mało, więc budujemy na pustych, na przykład za wąskich działkach parkingi, żeby ci ludzie nie musieli się zastawiać i zastawiać zastawionych, tylko żeby dać ludziom normalną godność życia. Czyli wracamy do human-centered design i dochodzimy do tego, że tak, musimy mieć światło, tak, musimy mieć świeże powietrze, tak, ludzie potrzebują usiąść i zrobić siku. Ale myślisz, że wtedy poprzez te rozwiązania ludzie dostrzegą, jak bardziej komfortowe jest ich życie i to zacznie w nich budować poczucie estetyki, że tak, gustu, jeżeli, uwrażliwiać ich tak, na to. Tak, jeżeli miasto nie będzie opresyjne dla ludzi, to ludzie zaczną, wiesz, bo bardzo wiele naszych zachowań, na przykład nerwowych, wynika z tego, że coś nas irytuje, a my nie umiemy tego nazwać, więc jesteśmy dla siebie po prostu chujowo niesympatyczni. W momencie, kiedy te agresory płaskie zostaną zlikwidowane, to my będziemy też sami z siebie mniej nabuzowani. No to jest likwidowanie tego, co nie wiemy o tym, że nas wkurwia, a nas wkurwia. No ale nawet jeśli się do tego nauczymy, na to przestawimy, to nadal może być tak, że zobaczymy ten hotel Sobieski i stwierdzimy, że jest ładny. To super, no on i ten tak jest, więc on się już nie zmieni. Jakieś modliłam, to też by go jednak otynkowali na biało. On zostanie, no bo jest tam w każdym kanonie, w każdej książce. Ale to fajnie, jeżeli po tych wszystkich zmianach stwierdzimy, że postmodernizm był ekstra, to jak ktoś ma ochotę na postmodernistyczną chatę, to na pewno Gary ją nadal zaprojektuje, więc ale to wtedy, dobra? Jak już odrobimy tą lekcję z historii sztuki, to ja z radością podpowiem, gdzie szukać dobrych wzorców. Ale uważasz, że historia sztuki powinna być też w szkołach nauczana jako obowiązkowy przedmiot? Wiesz co, uważam, że może nie tylko jako historia sztuki, ale w ogóle historia kultury. Mhm. Bardziej bym to rozszerzyła, żeby to nie było tylko, wiesz, bo u nas historia sztuki to jest też trauma, opiera się na tym, że był antyk, potem były kościoły, a potem z historią i potem byli impresjoniści, nie? I to są takie trzy bloki wiedzy, które przerabiasz, reszta nie istnieje. Super, mam na to inny pogląd. Pamiętam, że ja miałam wewnętrzny egzamin też z historii sztuki, kończąc plastyka i modliłam się, żeby wylosować sztukę nowoczesną, którą uwielbiałam, wszyscy jej nienawidzili się i bali, i wylosowałam śniadanie na trawie. I miałam tak, kurwa, naprawdę? No więc weszłam, wyrecytowałam to, co umiałam chyba od podstawówki, wyszłam, dostałam szóstkę i miałam tak... Ja tak nienawidzę impresjonistów. Więc przyznaję się bez bicia. To było wyznanie, to był mój coming out. Nienawidzę impresjonizmu. I uważam, że jest tani, tak. Mogę za to oberwać, już widzę, że hejt się leje. Przepraszam. Więc... Słuchaj, o gustach się nie dyskutuje, możesz tak mówić. Nie, o moim możemy. Nie mam z tym problemu. Mogę zrobić osobny wykład, dlaczego nie lubię impresjonistów. W każdym razie ta edukacja z historii sztuki też jest nieprawdopodobnie okrojona i na przykład, jak dziś pamiętam, zmorę uczenia się rzutów kościołów.
I to było, wiesz, wow. Bo na egzaminach no było tak, czy na maturze, że miałaś rzut, musiałaś odpisać architekta, rok, tam czy to jest bazylika, czy katedra i który to jest, jaki to jest styl. I ja w pewnym momencie miałam tak natrzaskane, że po prostu, wiesz, setkami byłam w stanie przybijać. Dziś nie wiem, po co mi ta wiedza. A w ogóle nikt z nami właśnie nie rozmawiał, dlaczego impresjoniści przeszli na małe formaty, żeby ktoś mógł wziąć pod pachę i powiesić sobie obraz, bo przestały powstawać pałace. I wiesz, tak jakby w ogóle nie było tej ciekawej części. Ja pamiętam, że na studiach robiłam dodatkowo wykład o tym, co ćpali malarze lat 20 w Paryżu i dlaczego otworzyli takie rzeczy, a nie inne, no bo wynikało to w dużym stopniu z ich używek. Wszyscy byli najbardziej zajarani tym wykładem ze wszystkich innych, bo to się zrobiło ludzkie. Żywe. I to się zrobiło żywe i ci artyści naprawdę mieli niezłe życiorysy. Więc wiesz, tak jakby ja bym, tam można uczyć i o uzależnieniach, i o miłości, i o architekturze, i o pasji, no tak jakby w ten sposób, i gdyby to była nauka o kulturze, tak, dla każdego, dożylnie, poproszę. Ale też słuchając Ciebie, dochodzę do takiego wniosku, że ten dobry gust jest tożsamy z pewnym, z pewną funkcjonalnością, z tym, że to jest przemyślane, tak. Że to działa, że to jest skuteczne. I to tworzy nam taką trochę definicję, bo wydawało mi się, że to jest tak bardzo ogólne podejście, tak bardzo subiektywne, czy coś mi się podoba, czy nie. A teraz rozumiem to połączenie, że właśnie zaczynamy od tej przestrzeni, która nas uczy tego, co działa i wtedy doceniamy rzemiosło. Tak. Doceniamy to, że ktoś włożył w to pracę i możemy stwierdzić, że coś jest obiektywnie dobre, a to jest tak ryzykowne stwierdzenie. Tak. A jednak znowu wracamy do tego, że jak się dokształcimy, doedukujemy, to wszystko zaczyna mieć sens. No dlatego od zawsze się mówiło, żeby dzieci się jednak uczyły. W sensie to wiesz, tam bieganie rodziców czy dziadków za maluchami pod tym uczcie, ucz, bo wyjdziesz na głąba, miało, to naprawdę ma głębsze znaczenie. I oczywiście ja znam genialne osoby, które są samoukami i które z jakimś etapie zrezygnowały z edukacji. Na ogół to była bardzo świadoma decyzja. Ale jednak tak, edukacja to potęgi klucz, tylko że mądra edukacja. No i tu wracamy do gigantycznego problemu zupełnie na inną rozmowę. Jaka jest ta edukacja i czego w niej brakuje, ale mądra edukacja, taka właśnie otwarta, wielowątkowa, też głębsza, pozwalająca na dyskusję, a nie na przekazywanie dogmatów, jest nam niezwykle potrzebna, no bo dzięki niej jesteśmy w stanie poszerzać horyzonty i jeżeli wiemy, jak się uczyć, w sensie w ogóle nauka powinna też być wiedzą o tym, jak się uczyć, jesteśmy w stanie potem jeździć po świecie, czy po swojej dzielnicy, czy chodzić po swoim domu i uczyć się o rzeczach, które nas otaczają samodzielnie. Ale też wiesz, w świecie takim płytkim, w tym świecie instant, nauka tego, że najlepiej jest wejść w temat głębiej, jest myślę bardzo trudna, bo my lubimy łapać pojedyncze rzeczy, bo właśnie no, idziemy do sklepu, gdzie jest wszystko, tak, i mamy te piękne, modne lampy, dajmy na to, i ona spełnia jakieś tam nasz estetyczne kryteria, ale gdybyśmy chcieli poświęcić uwagę temu, dlaczego ten model lampy jest fajny, zgłębić historię osoby, która ją stworzyła, może tak, wtedy zechcielibyśmy tak, że zechcielibyśmy kupić oryginał i patrząc na tę wersję za 20 zł, stwierdzilibyśmy, że hej, jakby to w ogóle nie upiększa mojego wnętrza. Poruszasz bardzo trudny problem w Polsce ostatnich lat tego boomu budowlanego, czyli kupowanie kopii i podróbek. O, w ogóle wiesz, że to jest podpunkt do naszej rozmowy, który miałam z tyłu głowy, dzięki, że przypomniałaś. To jest strasznie trudne. Pierwszym takim modelem, który wypłynął, były krzesła Emsa, które nagle były wszędzie i one niestety kupione w podróbce, w taniej chińskiej wersji się rozkręcały i te nóżki drewniane się tak pięknie rozjeżdżały. Że mówisz ły, one są wszędzie nadal. One są wszędzie nadal i jest ileś takich rzeczy, w ogóle mamy taką niesamowitą tendencję do kserokopiowania, w sensie ja pamiętam, że jak pojawiły się te tak zwane płytki cegiełki London Subway, to nagle były wszędzie. Albo wersje tapety, no i MC są takim dobrym przykładem, jeżeli chodzi o, bo tam płytki to jest, ktoś robi wzór, go wdraża, tu jest mniejsze pole do tego, żeby robić kopie czy podróbki. Mhm. W przypadku meblarstwa w Polsce zrobiła się straszna historia hype'u na podróbki, czyli my już wiemy, że coś jest warte,
ale nie stać nas na oryginał. I nie szukamy wartościowych zamienników, czy nie siedzimy na aukcjach i nie kupujemy mebli używanych, które są. Ja teraz pracuję nad takim projektem, gdzie mój super młody klient ma bardzo piękne wyczucie klasyków, no ale te klasyki kosztują tyle witry, że myślę, że można by było kupić za to drugie mieszkanie. No i on siedzi na aukcjach i szuka okazji. Mhm. Więc te rzeczy, oczywiście część tych rzeczy będzie do renowacji, będzie musiał sam poświęcić temu czas, ale jest tak, że jeżeli chcemy, no to oddajmy hołd. Jest zresztą bardzo wiele mebli, z którymi jest problem z prawami autorskimi, które zostały nielegalnie wdrożone powtórnie do produkcji. I oczywiście wiadomo, że nie każdy, i to jest znowu pytanie o legislację, w sensie, czy ja jako konsument muszę wiedzieć, że jest spór o prawa autorskie i że firma, która produkuje to krzesło masowo, okrada kogoś z własności. No nie muszę i od tego jest państwo, które w tym, wiesz, tak naprawdę wszystkie te aukcje powinny być z punktu widzenia prawa od razu zamykane. Tak. A na sprzedawców powinny być nakładane kary. I to by było fair. Tak. To się niestety u nas nie dzieje. A potem my przyjmujemy osobę, która to kupiła. Tak. No i a wiesz, a karamy ludzi za to, wiesz, tak naprawdę umówmy się, że przysłowiowy Kowalski nie musi wiedzieć, że był jakiś oryginalny EMS, tylko kupuje krzesło za 250 zł, co i tak nie jest super tanio, bo mu się podoba i nie wie, że oryginał kosztuje 1250 zł. I on właściwie nie ma obowiązku tego wiedzieć i to jest, to powinien być obowiązek państwa, że ja rozumiem, że coś jest inspiracją, ale inspiracja jest bardzo dokładnie opisana w prawie, ile procent się różni od oryginału, ale jeżeli coś jest typową kopią, niestety te rzeczy powinny być karalne, a w naszym kraju na dzień dzisiejszy to się nie dzieje i jest to uber smutne. Ale też myślę, notoryczne jest to, i też widzę to po... No, te restauracje są jakimś takim przykładem, który lubię, że miejsca, które się otwierają, to jest też duża generalizacja, ale one często wyglądają tak samo. Tak. Masz wrażenie, że wiesz, pojawił się jakiś tam jeden trend na przysłowiowym zachodzie, my to podłapaliśmy i teraz wszystko przez jakiś czas ma, nie wiem, jakiś tropikalny klimat, tapet, tak? Są te same meble, są jakieś surowe żarówki i to wygląda na pewnym etapie jak jakaś scenografia z taniego serialu i też jakby, no, czy krytykowanie tego jest dobre, nie wiem, ale mi się to rzuca w oczy, że ja tam wchodzę i myślę sobie tak, właściciel chciał dobrze, bo myślał, że tworzy coś w trendzie, a wyszło tak badziewnie. I pytanie, czy my musimy odnaleźć swoją tożsamość estetyczną, czy musimy nauczyć się nie robić fuszerki? Znaczy, wiesz co, ja ostatnio opowiadałam w jakimś wywiadzie o tym, że jak widzę zdjęcia mieszkania, to mogę dokładnie powiedzieć, co są roku. Albo zdjęcia restauracji. W sensie, bo u nas jak przychodzi fala, to ona po prostu zalewa wszystko. Tak jak te płytki cegiełki zalały wszystko, potem palmy zalały wszystko, w międzyczasie były jeszcze wzory etniczne. No tam tak jakby widać, w którym momencie był moment na węgę, potem był moment na bambus. W sensie, tak. Jestem w stanie dokładnie ocenić naprawdę z małym błędem, kiedy ktoś coś realizował, bo akurat był hype na konkretną rzecz. My się boimy wyrażać własne zdanie, więc idziemy za utartymi wzorami. Jeżeli znowu nie jesteśmy osadzeni w sobie, czy w swoim biznesie, czy w swoim domu, to nie staniemy i nie powiemy, słuchajcie, ja naprawdę, nie wiem, kocham Orient, więc moja knajpa będzie w stylu, nie wiem, japońskim czy koreańskim, bo to nadal są dwa różne style. I też pytanie, z którego okresu japoński, bo to, że my tak jakby kojarzymy, że parawany... Słuchaj, coś całe tam. Szczęście, że nie powiedziałeś w stylu azjatyckim. O, to ja bardzo kocham. W jakim państwu chcieliby mieć dom w stylu? Skandynawskim. To znaczy, no tak, tutaj trochę metalu, tu jakiś taki kolorowy dywan, tu coś tam, a właściwie fiolet i surowe drewno. Dobra. I beton. To jest to znowu rozmowa o stylu. Co my rozumiemy jako który styl. I styl azjatycki jest genialny. Zawsze się zastanawiam, czy rozmawiamy o Tadżykistanie, czy jesteśmy w Indiach, czy w Japonii, bo to jednak trochę inne wątki kulturowe. No w każdym razie jest rzeczywiście tak, że nas mody zalewają, a ponieważ nie jesteśmy osadzeni w sobie, to też nie mamy jaj bardzo często, żeby powiedzieć, słuchajcie, nie chcę tak, chcę tak, bo boimy się, że jeżeli zrobimy inaczej niż nasi sąsiedzi, to zostaniemy odłączeni od grupy, nie będziemy pasować do stada. I oczywiście są przebiśniegi, to się zmienia. Ja naprawdę przez te 15 lat pracy zawodowej widzę już duży progres w decydowaniu o tym, co mi się podoba, a nie co ma Iksiński, Iksińska, sąsiad, biuro obok. Ale no to nadal jest z tego miejsca, że najpierw sprawdzę, co jednak ci sąsiedzi mają. Jest coraz lepiej, bo to też jest to, że właśnie jeździmy, chodzimy na terapię, dotykamy, sprawdzamy, mamy Pinteresta, możemy sprawdzić, co w tej chwili się buduje w Nowym Jorku i co się buduje na Bali, ale no cały czas jesteśmy falowi i bardzo często, ponieważ nie stać nas na oryginały,
I to też w zakresie tapet, wzorów, materiałów prawdziwego drewna, no to tak, powstają z tego straszne fuszelki, powstają z tego karykatury. I myślę, że jeszcze chwila, zanim się z tym ogarniemy. To jeszcze powiedz mi, co jest gorsze, a może to jest to samo, zły gust czy brak gustu? Znaczy, wiesz, to brak gustu kojarzy mi się z tym, że ktoś się zlewa z tłumem. Albo, że przestrzeń jest taka, że ani nie zachwyca, ani nie porusza, jest nijaka, po prostu jest, kiedyś by się powiedział, bezpieczna. Chociaż w mojej pracy zawodowej bezpieczeństwo powinna być czymś podobnym. Tak, więc, więc to są takie zachowania neutralne. Ja mogę powiedzieć, jakie byłoby w Polsce bezpieczne mieszkanie, tak? Czyli takie, nie interesuję się tym, ale zrobiłem to poprawnie. Biała kuchnia, drewniany blat, podłoga udająca dąb, szara kanapa, żaluzje drewniane, no jest nijak, tak, ale jest okej, okay, jest poprawnie. Nie kolę w oczy, więc na pewno z tego punktu, a no zły gust to znaczy, że jednak coś nam nie wyszło, mamy, wiesz, kolorowe liście na ścianach, włochaty żyrandol, chcieliśmy mieć węgę, ale budżetu nie było, to mamy panel w węgę i tak dalej, fioletowe fronty już padły, to niech zostaną, i czerwone żarówki, znam takie mieszkania i to nie są burdele, i zdecydowanie gorszy będzie zły gust. Bo wiesz, jeżeli ktoś się zachowuje neutralnie, to na ogół posługuje się jednak jakimś kanonie. On będzie szukał klasyki. A jeżeli ktoś idzie w tą stronę złego gustu, ewidentnie takiego, wiesz, źle zrozumianego, no to wypacza rzeczy, które... Znaczy po prostu to, że to jest jakieś wizualnie, to jedno, ale prawdopodobnie te przestrzenie będą kompletnie niesłużące. Tak sobie myślę, że rozmawiałyśmy o tym, że w Polsce jest ta mania komentowania wszystkiego, co jest związane z wyglądem, czy naszym osobistym, czy przestrzeni, czy czyjegoś domu, kanapy. Wybierz naprawdę wszystkiego. I może właśnie ten brak edukacji sprawia, że my mamy potrzeby rozmawiać o tym guście i o tej estetyce, ale nie ma na to narzędzi, nie mamy do tego, więc po prostu komentujemy to w taki niezbyt sympatyczny sposób. Więc też może wybaczmy sobie to, ale zróbmy coś z tym. Ale uczmy się, oglądajmy, sprawdzajmy, wiesz, tak jakby jest tona narzędzi, żeby z tych teraz można korzystać. Mamy dostęp do większości bibliotek na świecie dzięki cudownemu wynalazkowi, jakim jest internet. Tak, hello, on nie służy tylko do social mediów, więc jestem przekonana o tym, że odrobina dobrej woli powoduje, że naprawdę te jest się od kogo i czego uczyć. I to jest genialne. To jeszcze na koniec ja chcę nawiązać do tego, co powiedziałaś na początku, bo to też jest wątek, który gdzieś chodził mi po głowie od paru lat, a mianowicie osoby, które są bardzo estetyczne, zadbane, jakieś stylowe w swoim własnym tego słowa znaczeniu. I nagle właśnie przychodzisz do ich domu i okazuje się, że tam jest super brzydko. I ja miałam parę razy takie zderzenie z takim zjawiskiem, że właśnie miałam, koleżanki to były zazwyczaj, które były po prostu, wiesz, no wygładzone, dopracowane tak, że ja się czułam jak po prostu jakiś lump przy nich. I nagle wchodzę do mieszkania, w którym jest totalny syf, jakby nic do siebie nie pasuje, w ogóle zero przywiązania do tego otoczenia i zastanawiam się, czy masz jakąś teorię, z czego to wynika, czy to jest takie nasze trochę mimo wszystko może społeczne pozerstwo, że my potrzebujemy pokazać się z jakiejś tam strony, ale to, co pod spodem, to już nad tym nie pracujemy, że jakby, wiesz, mieszkanie odzwierciedla naszą duszę, takie tam. Wiesz co, myślę, że bardzo często wynika to z tego, że tego nie widać na zewnątrz. Mało ludzi w tej chwili mamy kulturę spotykania się na zewnątrz, więc nie jesteśmy bardzo często oceniani przez to, jak mieszkamy. Rzadko ludzie nas odwiedzają w naszych domach, a jednak siebie pokazujemy cały czas. Więc to jest pierwsza rzecz i tu diagnozuję ten jakby główny problem, że tego, czego nie widać, to może być złe, no, po prostu. Druga kwestia jest taka, że wychowani w nie najlepszych przestrzeniach nie przywiązujemy do niej wagi. Czyli znowu jest tak, że mama mówiła, że jak cię widzą, tak cię piszą, więc musisz bardzo o siebie dbać, ale mama nie mówiła, że złe światło może powodować moją migrenę. No. Wniosek jest taki, że większość decyzji podejmujemy po to, żeby inni nas akceptowali i nas nie oceniali. Tak. I myślę, że takim nadrzędnym wnioskiem z tej rozmowy będzie to, żebyśmy chcieli kierować się tym, co nam się podoba, bo wtedy będzie nam się żyło lepiej, a im większej ilości ludzi będzie żyło lepiej, tym będzie po prostu fajniej w naszym mieście, na naszym osiedlu. Uważam, że jest to piękne, optymistyczne podsumowanie. Udało nam się. Tak, tego dosyć sceptycznego tematu i naszego nastawienia, raczej powinnam powiedzieć. Także Jurga, dziękuję Ci po raz trzeci. To była taka przyjemność, że mogłam z tobą gadać 5 godzin, ale myślę, że to było ważne. To było ważne, bardzo dziękuję.
i do usłyszenia. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypomnę, że nowa rozmowa ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, iTunesie i na YouTubie. I jeżeli macie ochotę dodatkowo wesprzeć mój podcast, to też niezmiennie Was zachęcam do odwiedzenia mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com/sklep. Tam znajdziecie kilka moich e-booków, które napisałam na przestrzeni ostatnich lat. Są one związane ze szeroko pojętym zdrowiem i zdrowym stylem życia. I każdego miesiąca wspieramy inną fundację, czyli przekazujemy 10% zysków na wybraną fundację i w grudniu jest to fundacja Daj Herbatę. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za słuchanie, za wsparcie podcastu i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.